There's one sound that no one knows. What does the fox say? Cześć, witajcie, ja jestem Piki i zapraszam was do obejrzenia pierwszego odcinka z historii gier. Także w tej serii, jak możecie się domyślać, będę po prostu przedstawiał historię gier wybranych zazwyczaj przez was. Jednak no w pierwszym odcinku nie było to jak, więc zdecydowałem się, że na pierwszą grę, którą będę przedstawiał, będzie oczywiście GTA. Także jeżeli jesteście zainteresowani taką serią, to zostawcie łapkę w górę. Im więcej będzie łapek, tym wiecie więcej. Będę myślał, o fajnie, ludzie chcą to oglądać. Także mówię tak, powiedzmy, fajnie było jakby 1000 lajków na start serii było. Także jak dobijecie do tych 1000 lajków, to możecie się w najbliższym czasie spodziewać kolejnego odcinka z tejże serii. No oczywiście komentarze, wszystkie tam propozycje odnośnie tych materiałów możecie zostawiać w komentarzach. Także ja już nie przedłużam, zaczynam przechodzić do sedna sprawy. Grand Theft Auto, gra komputerowa wydawana przez firmę Rockstar Games. Wiele osób twierdzi, że jest to jedna z najbardziej kontrowersyjnych serii w branży gier. Na obecną chwilę sprzedano łącznie około 220 milionów egzemplarzy. A jaką miała historię, tego dowiecie się po obejrzeniu tego materiału, dlatego standardowo zapraszam was do oglądania. Gra GTA 1 została wydana 27 października 1997 roku, a wyprodukowana przez firmę DMA Design. Najpierw wydano ją na komputery osobiste, a później także na pierwsze PlayStation. Co do samej rozgrywki, gra rozpoczyna się w fikcyjnym mieście Liberty City, potem dalsza rozgrywka odbywa się w San Andreas, a następnie w Vice City. Przejście do kolejnego z 6 etapów polega na osiągnięciu wymaganej ilości pieniędzy. Wymagało to kilku godzin gry, gdyż opcja zapisywania stanu gry nie występowała w tej części GTA. GTA 1 zostało uznane za bardzo drastyczną, brutalną i wulgarną grę. Wiele znanych organizacji nadało tej grze PEGI 18+. W grudniu 2003 roku Mark Gelger, brytyjski deweloper, domagał się przed sądem w Edynburgu od producentów gry GTA odszkodowania w wysokości 1,5 miliona funtów. Uznał bowiem, że Grand Theft Auto jest plagiatem gry Crime Inc., stworzonej przez niego w latach 1991-1993. GTA 2. Rockstar wydało na światło dzienne drugą część GTA, stało się to 27 października 1999 roku. Producentem gry po raz kolejny była DMA Design. Gra została wydana na PC, PlayStation, Dreamcast oraz na Game Boya Color. Zdaniem gracza, podobnie jak w poprzedniej części, jest zdobyć określone ilości pieniędzy, czyli punktów, co umożliwia przejście do kolejnego poziomu, czyli dzielnicy miasta. Akcja gry została osadzona w niedalekiej przyszłości, w mieście o nazwie Anywhere City. Ścieżka dźwiękowa została dodana w postaci radiostacji, jaki gracz może słuchać podczas podróży samochodami w GTA 2. Soundtrack tworzono specjalnie na potrzeby gry. Grand Theft Auto London to wypuszczony w 1990 roku dodatek do GTA. Akcja rozgrywa się w Londynie w roku 1969. Dla graczy przygotowano 4 plansze. Dostępne rodzaje broni to pistolet, karabin maszynowy, bazuka, obiotacz ognia oraz czołg. Gra niewiele różni się od poprzedniczki grafiką. Wśród pojazdów pojawiały się skutery i wspomniany wcześniej czołg. Gra została rozszerzona następnie o kolejny dodatek, Grand Theft Auto London 1961. Grand Theft Auto Advance. Pierwsza gra z serii GTA wydana na konsolę Game Boy Advance. Akcja dzieje się w 2000 roku w mieście Liberty City. Gracze wcielają się w postać o imieniu Mike, który uwikłany przez konkurencję zostaje oskarżony o podłożenie i zdetonowanie bomby w samochodzie winnego, jego najlepszego przyjaciela. Podczas rozgrywki gracz musi udowodnić niewinność oraz zdobyć kontrolę nad podziemnym światem metropolii. Producentem był Digital Eclipse. GTA 3, czyli wielki przełom w historii tej serii, ponieważ gra była trójwymiarowa, a w momencie wyjścia zachwycała grafiką, wydana została w 2001 roku na PlayStation 2, w 2002 roku na PC oraz w 2003 roku na Xboxa. Gra była przełomem nie tylko dla serii, ale i dla całego świata gier komputerowych. GTA 3 od razu zyskało sobie dobrą opinię, zarówno u graczy, jak i u recenzentów. Większość portali internetowych i magazynów o grach komputerowych zachwycała się grą i stawiała jej bardzo wysokie oceny. Wcielamy się w niej w Clouda Speeda, żyjącego w mieście Liberty City. Gracz ma pełną dowolność w tym, co robi, może wykonywać podstawowe misje, które okazują główny wątek fabularny przez przerywki filmowe. Dostępne są także misje poboczne, takie jak jazda taksówką, ambulansem, wozem strażackim czy radiowozem. Po początkowej premierze gry w Australii została ona później wycofana ze sklepów aż do momentu wydania cenzurowanej wersji gry. Różni krytycy wysuwali przypuszczenia, że dzieci grające w tego rodzaju gry mogą wykazywać socjopatyczne stosunki do otoczenia. Już nieraz w Stanach Zjednoczonych osoby aresztowane pod zarzutem kradzieży samochodów powołały się na Grand Theft Auto.
W 2002 roku pojawiła się kolejna odsłona o nazwie Grand Theft Auto Vice City, która oferowała więcej możliwości w stosunku do poprzednich odsłon. Producentem gry był Rockstar North, wydana na PC, PS2 oraz Xboxa. Tym razem fabuła dziejąca się w Vice City opowiada o przyjaźni Tomiego wersję Tego i Lance'a Vance'a, wplecione w gangsterskie porachunki. Tommy stracił w transakcji narkotyki i pieniądze należące do Sonny'ego, a Lance stracił swojego brata Victora. GTA Vice City jest jedną z najbardziej klimatycznych gier, w której czuć po prostu te lata 80. Wiele osób do dnia dzisiejszego twierdzi, że zaraz po GTA 5 była to najlepsza odsłona w tej serii. Grand Theft Auto San Andreas, siódma część serii Grand Theft Auto, została wydana 26 października 2004 roku, stworzona przez Rockstar North na PS2, PC, Xbox oraz na OS X-a. Wydarzenia w grze dzieją się w 1992 roku. Wiele misji, w których gracz bierze udział, jest odzwierciedleniem różnych wydarzeń z początku lat 90. mających miejsce w Kalifornii. Gracz wciela się w postać Afroamerykanina Carla Johnsona, który po 5 latach spędzonych w Liberty City wraca do Los Santos. San Andreas jest parodią dwóch rzeczywistych stanów, czyli Kalifornii i Nevady. CJ opuścił Los Santos po śmierci młodszego brata Briana. Wrócił teoretycznie tylko na pogrzeb zamordowanej matki, jednak gdy zauważasz, że zarówno rodzina, jak i jego gang Grove Street Family są w rozsypce, postanawia zostać. Po premierze Grand Theft Auto San Andreas spotkała się z powszechnym uznaniem krytyków, uzyskując wersję na PlayStation 2 średnią z ocen wynoszącą 95 na 100 punktów według Metacritic. Redaktor serwisu IGN Jeremy Dunman przyznał ocenę 9,9 na 10, chwaląc rozgrywkę i ścieżkę dźwiękową gry. Grand Theft Auto Liberty City Stories and Grand Theft Auto Vice City Stories. Te dwie gry opowiadają graczowi o wydarzeniach sprzed fabuły odpowiednio GTA 3 i GTA Vice City. W tych grach gracz może się dowiedzieć, co się wydarzyło 2-3 lata przed akcją poprzednich gier. Zmieniono trochę krajobraz zarówno miast Liberty City, jak i Vice City. Te dwie gry zostały wypuszczone kolejno w 2005 oraz w 2006 roku, a ich producentem był Rockstar Games. Obydwie produkcje zostały wydane na PSP oraz później na PS2. Grand Theft Auto 4, czyli dziewiąta już część serii GTA. Ta produkcja została wydana 29 kwietnia 2008 roku na PS3 oraz Xbox 360, a na PC w listopadzie 2008 roku. GTA 4 działa na autorskim silniku Rage. Fabuła skupia się na Nico Bellicu, który przypływa frachtowcem do Liberty City, zachęcony listami jego kuzyna Romana, właściciela podopadającego przedsiębiorstwa taksówkarskiego. Jednak na miejscu okazuje się, że wszystko, co pisał mu w listach, było kłamstwem. Roman, który bohaterowi obiecywał amerykański sen, tak naprawdę z bankrutem zadłużony mu mafii. Po raz pierwszy w serii dodano tryb wieloosobowy. Do gry został wydany dodatek Grand Theft Auto 4 The Lost and Damned oraz Grand Theft Auto The Ballad of Gay Tony. Dostępne są one przez Xbox Live, Games of Windows Live, PlayStation Network, Steam oraz na płytach. Od grudnia 2009 roku obydwa dodatki dostępne są jako Grand Theft Auto Episodes from Liberty City, które nie wymagają podstawowej wersji. Od 14 kwietnia 2010 dodatek Grand Theft Auto Episodes from Liberty dostępny jest także na PC oraz PlayStation 3. Grand Theft Auto 5, jedna z najlepszych gier, jakie kiedykolwiek powstały, została wydana na konsole PlayStation 3 i Xbox 360 17 września 2013 roku przez firmę Rockstar Games. 10 czerwca 2014 roku podczas targów E3 ujawniono zapowiedź gry w wersji na komputer osobisty oraz na konsolę 8 generacji, czyli PlayStation 4 i Xbox One, które okazało się 18 listopada 2014 roku na konsolę nowej generacji, a na komputery osobiste premiera nastąpiła 14 kwietnia 2015 roku. Koszt produkcji oraz marketingu Grand Theft Auto 5 wyniosły 265 milionów dolarów, co czyni z niej grę o najwyższym budżecie w historii. Produkcja Rockstar Games została ogłoszona grą roku m.in. w portalach Edge, GameSpot oraz Metacritic, a także zdobyła nagrodę Golden Joystick w kategorii Gra Roku 2013. Główna fabuła zaczyna się w North Yankton około 2004 roku, gdy Michael Towner oraz Trevor Pillis wraz ze swoim znajomym Bradem napadają na lokalny bank. Po zgarnięciu łupu na zewnątrz czeka oddział policji. Gangsterom udaje się udostać do samochodu i rozpocząć pościg, jednak ten kończy się zderzeniem z pędzącym pociągiem. Bohaterowie cudem przeżywają kolizję, ale na miejscu zdarzenia czekają na nich agenci federalni, którzy zabijają Brada oraz udają się postrzelić Townleya. Trevor po wyeliminowaniu zabójców najlepszego przyjaciela ucieka. Grand Theft Auto 5 było najlepiej sprzedającą się grą w Stanach Zjednoczonych w 2013 roku. Gra, oprócz licznej ilości pochwał, spotkała się również z falą kontrowersji spowodowanych treściami oraz rzekomymi naruszeniami wizerunku znanych osób lub utworów muzycznych, które są zawarte w GTA 5. W sprawie całej serii Rockstar miało tyle pozwań sądowych, że na obecną chwilę jest to już dla nich chleb powszedni. I jak dalej potoczą się losy jednej z najlepszych serii gier wideo w historii, tego dowiemy się w niedalekiej przyszłości i mam nadzieję, że będą dalej wydawali te swoje gierki. Także, nie przedłużając, dziękuję wam za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że się wam spodobał i zostawiacie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Zapraszam was na mój drugi kanał, na fanpage'a na Facebooku, na grupę na Steamie oraz na grupę na Facebooku oraz na mojego Snapchata, bo ostatnio założyłem, bo mi koleżanka poleciła to założyć, więc mogę wam podać, możecie, nie wiem, tam dodać mi do znajomych. Nie znam się.
się na tym, ale w każdym razie możecie mnie tam, nie wiem, dodać, zaprosić, wysłać mi jakieś fotki, cokolwiek. No i to chyba tyle, także dzięki jeszcze raz za oglądanie tego materiału, trzymajcie się, do usłyszenia, do następnego odcinka, już myślę, że niebawem. Także trzymajcie się, do usłyszenia, jeszcze raz, cześć.